Cześć, witajcie na kanale Mimo Pomysłów na Minutę. Cześć, witajcie. Dzisiaj z nami po raz kolejny Marka Kublik. Tak jest. Marka Kublik, którą wy znacie, my znamy, którą my bardzo lubimy, wy zresztą pewnie też. A dzisiaj z nami system Kublik Pro. Zapraszamy. Zapraszamy. My postanowiliśmy wam system Pro pokazać w tej chwili, nie czekając jeszcze na karta do niego. Tak. Będzie osobna część na temat samego karta, bo do tego systemu będą jeszcze skrzynki z kółkami, tak zwane karty, do których będziecie mogli te rozwiązania przypinać. Natomiast one są o tyle fajne, że oprócz tego, że są skrzynkami systemowymi, są jeszcze skrzynkami, z której każda z nich jest samym swoim osobnym bytem. Zgadza się. Słuchajcie, tutaj dzisiaj widzicie cały system Pro, ale są to, jak widzicie, nawet są to różne wielkości, wysokości. Tutaj na przykład u mnie jest najwyższy model, to jest Pro 700. Tak jest, czyli największa ze skrzynek. Po lewej stronie mamy Pro 600, a na środku Pro 500. Tak jest, czyli trzy komplety, po dwie skrzynki z każdej. System Pro od systemów wcześniejszych, które prezentowaliśmy u siebie, różni się tym, że przede wszystkim nie jest tak głęboki jak te wcześniejsze skrzynki, jest dużo węższy. Przypomina standardową skrzynkę taką narzędziową, w sensie stricte wielkości, bo już jeśli chodzi o wykonanie i wiele innych szczegółów, no to nie, to już nie przypomina jej w żadnym. No nie, ale tak samo jak pozostałe systemy, także możemy dany system łączyć ze sobą. Tak jest, w danej wielkości. Tak. Oczywiście. Tutaj oczywiście, przepraszam, że Jacku ci przerwałem, tutaj oczywiście łączenia są całkiem inne niż w tych pozostałych naszych Systainerach, bo tam są o wiele masywniejsze i większe ze względu na ich gabarety. Tak jest, natomiast wykonane są z tego samego bardzo wytrzymałego materiału. Tak samo jak zapięcia przednie. Wykonane są z wytrzymałego poliamidu, tak jak w systemie One. Już z tą zmodyfikowaną konstrukcją, w której już trzpień ten centralny nie wypada, o czym gdzieś tam pisaliście, co zostało poprawione po pierwszych wersjach, o czym też już wspominaliśmy wcześniej. Wyposażone są w coś, co mnie po prostu jara niesamowicie, czyli mega fajne rączki. Tak, mega fajne rączki. Każdy z tych Systainerów ma taką samą, wykonaną taką samą rączkę. Oczywiście one się różnią długością. Ale fajne jest jeszcze to, że oczywiście na nie możemy siadać, na nie możemy stawać. Poprzez, nawet jeżeli widzicie, że na każdych tych skrzynkach są zamknięcia plastikowe, z grubego plastiku, które po prostu spoko musimy, można po tym chodzić. Tak, możemy po tym chodzić. Jeżeli nam coś nawet spadnie, to oczywiście wszystko można zniszczyć, chociaż były pewne można powiedzieć, z tego co słyszałem nawet, Jacek opowiadał, że był konkurs, że firma właśnie Kublik zasponsorowała główną nagrodę, jeżeli ktoś młotkiem zniszczy tak, jak i któryś z systemów. Tak, i to chodziło o to, żeby zbić tą przezroczystą klapkę, w którą nikt nie wierzy, a która tak na dobrą sprawę sprawdza się naprawdę świetnie. Oczywiście jest to produkt polski. Polecamy zakup, bo te systemy są naprawdę fajne. I myślę, że w tej chwili zrobimy po prostu w ten sposób, że zaprezentujemy wam te skrzynki, po jednej z każdego i omówimy więcej parametrów. Zapraszam. Zapraszam. Zaczniemy może od najmniejszego, od systemu Pro 500. Tak samo jak wszystkie pozostałe systemy, te skrzynki są spinane ze sobą zapięciami, natomiast w tym wypadku, w związku z tym, że jest to system dosyć wąski, zapięcia są tylko po lewej i po prawej stronie. Tą skrzyneczkę sobie ściągniemy. Zostawimy sobie jedną 500. Zapięcia, tak jak mówiliśmy, do spinania są dwa po bokach czerwone. Z przodu zapięcia poliamidowe, łamane, fajne, grube. Tutaj naprawdę się z tym w tej chwili po tej modyfikacji
nie ma prawa nic wydarzyć. Konstrukcja jest żebrowana z naprawdę sztywnego materiału. U góry znajduje się przezroczysta klapka, w której na chwilę obecną, w którą wklejona jest po prostu taka ulotka, powiedzmy, informacyjna, zapinana na dwa zatrzaski. W środku jedna główna długa kieszeń i tutaj mamy możliwość regulacji sobie po prostu przykładkami tej przegródki największej. To oczywiście jest tylko tektura, która jest wklejona. Zmyję ją sobie może. O. Jak widzicie, jak się jej pozbędziemy, to elegancko widzimy to, co w środku się nam znajduje. Rączka szeroka z blokowanymi pozycjami z ameliminowym środkiem ułatwiającym przenoszenie. Rzeczywiście przynosi się to fajnie jak walizkę. Przez to, że jest to takie szerokie, nawet jeśli jest przeważone w którąkolwiek ze stron, to zawsze możemy złapać w innym miejscu, tak żeby się to nam wygodnie niosło. Zawiasy z czpieniem metalowym, który ma nam uniemożliwić rozpadnięcie się tej skrzynki. I teraz, jeśli chodzi o wymiary, no to mamy w 500-ce Romku. Mamy tak, na początek podamy Wam wymiary, które są wymiarami zewnętrznymi. Mianowicie tak, szerokość zestawu to jest 450 mm. Na głębokość 260, czyli w tę stronę, i na wysokość 240. Tak jest. Po otwarciu naszym oczom ukazuje się żebrowana klapa. Oczywiście w tej centralnej części jest wytłoczenie, które jest jakby tym pudełkiem segregacyjnym, nazwijmy to tak w skrócie, które znajduje się na wierzchu. W środku znajduje się uszczelka, która zapewnia nam szczelność tej skrzyni, oraz tacka narzędziowa, taka podręczna, którą mamy możliwość zamontowania w dwóch pozycjach, tak jak widzicie, ze względu na te wytłoczenia, które się tutaj znajdują. Romku, jeśli chodzi o wymiary wewnętrzne, to szerokość wymiaru wewnętrznego to jest 410 mm na głębokość 187 i na wysokość 174. Tak jest. Więc generalnie już tutaj dosyć sporo można napakować. Rzeczy drobnych, ciężkich, takich, że rzeczywiście sporo się tutaj zmieści. Klapka przezroczysta, jak widzicie, 28 cm szerokości. Natomiast jeśli chodzi o pojemność całej skrzyni, to jest to 14 litrów. Spód skrzynki wygląda w sposób następujący. Tu są oczywiście wytłoczenia, a w klapie są otwory, które odpowiadają za to, żeby to się ładnie nam wszystko spinało. Pro 600. Jeśli chodzi o spód, różnic drastycznych tutaj nie ma. Tak samo jeśli chodzi o górę. Ona jest szersza po prostu. Jeśli chodzi o wymiary zewnętrzne, Romku, to mamy... Wymiary zewnętrzne to jest 545 mm szerokość, głębokość 270, a wysokość 246. Tak jest. Oczywiście zapięcia identyczne polamidowe, zapięcia do spinania jak najbardziej takie same. Rączka również, wszystko jest po prostu rozszerzone. W środku układ analogiczny, z tym, że jest po prostu więcej możliwych przegródek. Tam ich mieliśmy 6. Tutaj mamy 8 regulowanych, jedną długą. Oczywiście wszystkie te informacje są do ściągnięcia. Pojemność skrzyni to 22 litry. Szerokość, tak jak widzicie, 38 cm, jeśli chodzi o ten organizer zewnętrzny. Zapinamy, tutaj mamy już rozpięte w środku analogicznie ulotka oraz tacka segregacyjna oraz uszczelka uszczelniająca jakby całą konstrukcję, również identyczne zawiasy, wymiary wewnętrzne. To jest szerokość 506 mm,
Głębokość 222 mm, a wysokość 180 mm. Tak jest. Góra użebrowana analogicznie. Położenie tak samo tej tacki jest regulowane w dwóch miejscach. Oczywiście zarówno w tamtej, jak i w tej mamy opcję założenia małej kłódki zabezpieczającej. I teraz możemy Wam to pokazać. System 500 i 600 nie spina się ze sobą. A, że są różne długości. B, że mamy różne szerokości. Największy z prezentowanych dzisiaj zestawów system Pro 700. Skrzyneczka, oczywiście rączka, zapięcia oraz dno. Tutaj wszystko jest skonstruowane analogicznie. Górny segregator tak samo, z tym, że oczywiście mamy więcej tych kieszonek. Tu mamy ich 10, plus dodatkowy najdłuższa segregacyjna, oczywiście tak jak w pozostałych. Tutaj jest tylko, to jest wszystko w pełni przezroczyste, to jest tylko ulotka informacyjna. Pojemność skrzyni 29 litrów, szerokość organizera to 48 cm. Wszystkie inne rozwiązania konstrukcyjne są analogicznie takie same, z tym, że tutaj mamy możliwość po prostu zwyczajnie założenia dwóch kłódek, bo mamy dwa otwory. No i co możemy jeszcze powiedzieć? Wymiary zewnętrzne to... Wymiary zewnętrzne to 650 mm na 270 i wysokość 272 mm. Tak jest. Natomiast w środku oczywiście znajduje się analogiczny organizer z możliwością tutaj już ustawienia w kilku pozycjach. Dokładnie z tego co widzę to jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć pozycji. Oczywiście tak jak wszędzie uszczelka oraz zawias zabezpieczony czpieniem metalowym. Jeśli chodzi o wymiary wewnętrzne to 611 mm na głębokość 222 mm i na wysokość 206 mm. Pojemność 29 litrów. Dno, tak jak mówiliśmy, analogiczne we wszystkich skrzynkach. A takie są różnice w długości. Pro 500 kontra 90 kg. Tak jak widzicie, poza trocinami z butów nic się nie wydarzyło. Może w ten sposób. Ale żeby nie było. Nawet ryski. Pokazaliśmy Wam trzy skrzynki, z których nie korzystaliśmy, natomiast trzy skrzynki, które są po prawej stronie, to są te, które przez ostatnie kilka tygodni dosyć mocno eksploatowaliśmy i rzeczywiście da się je obciążyć do tego stopnia, że ten wózek staje się częścią dosyć mocno potrzebną, w zależności od tego, co do środka włożycie. Zgadza się, a wszyscy wiedzą, że czym większa skrzynka, tym więcej narzędzi, no i niestety cięższa. Tak jest. Oczywiście to jest bardzo trwała konstrukcja, bardzo dobrze wykonana, więc tutaj nie ma prawa się z tym nic wydarzyć. Wszystko jest bardzo dobrze przemyślane. Producent już udowodnił, że bierze na klatę wszystkie ewentualne niedoskonałości, które mogą się gdzieś tam pojawić i wyjść, i stara się zrobić wszystko, żeby te problemy, które mogą powstać, jak najszybciej rozwiązać. Ale dzięki tym testom, które są gdzieś tam wykonywane, rzeczywiście już teraz w tych nowych wersjach nic się nie dzieje. Nam ten system się bardzo podoba, nie możemy się doczekać do niego wózków. Tak jest, żeby zobaczyć, jak będą się sprawować same wózki. No,
Myślę, że tutaj nic więcej, nic dodać, nic ująć. System jest fajny, charakteryzuje się jeszcze jedną bardzo ważną rzeczą. Jest sporo tańszy od pozostałych rozwiązań, które były u nas do tej pory, więc te skrzynki możecie naprawdę dostać w bardzo dobrych cenach, z których będziecie zadowoleni. Tak jak już wspominaliśmy, produkt jest polski, więc warto wspierać nasze polskie marki. U nas jeszcze na pewno w najbliższym czasie pojawi się system, właściwie system, pojawią się skrzynki Longer. Które też chcemy Wam zaprezentować, bo są naprawdę rewelacyjne. My z nich również korzystamy od jakiegoś czasu. Co prawda już nie do takich prac typowo budowlanych, raczej do przewożenia tam kabli i różnych innych historii pod nasze instalacje, które gdzieś tam robimy. I korzystamy z nich również do innych celów. Mamy, czekamy również na karty do tego, natomiast już nie mogliśmy się doczekać, żeby Wam nie pokazać tego systemu, bo jest naprawdę rewelacyjny. I myślę, że co? Myślę, że tyle, bo i tak się rozgadaliśmy jak zwykle. Tak. Mają być krótkie odcinki, a wychodzą długie. Tak. Słuchajcie, my ze swojej strony podzieliliśmy się tym, co na dzień dzisiejszy otrzymaliśmy. Podzielcie się, z jakich wy sustainerów korzystacie, czy używacie akurat tej polskiej firmy Kubrick. Jeżeli tak, dajcie linka, dajcie zdjęcia, na pewno zobaczymy. Ci, którzy zakupili po naszych ostatnich filmach te systemy, podkreślają, że są bardzo zadowoleni, więc myślę, że wy z tych skrzynek również będziecie zadowoleni. A my oczywiście standardowo zapraszamy Was na live'y, które są co niedzielę o godzinie 20. Na vlogi, które wpadają z Partyzanta w środku tygodnia. Tak samo zapraszamy Was na nasze grupy społecznościowe, gdzie tam jesteśmy. Także na naszego Facebooka, Instagrama, także Twittera. Tak jest. Oraz na nasz drugi kanał. Linki do wszystkiego znajdziecie w opisie pod filmem. A my na chwilę obecną pozdrawiam Was serdecznie i widzimy się na pewno już wkrótce. Trzymajcie się. Cześć. Cześć.